cała drużyna zapracowała na to, żeby zdobyć 3 punkty w dzisiejszym spotkaniu. Ja akurat wykonałem rzut karny na faulu Marku Zieńczuku. To chyba nie jest ważne, kto strzela bramki. Ważne, że inkasujemy 3 punkty i pniemy się w tabeli. Każda kolejka pokazuje, że i faworyci gubią te punkty. My musimy koncentrować się na najbliższych spotkaniach i grać i zdobywać te punkty, bo dzisiejszy mecz w naszym wykonaniu to był bardzo słaby. Myślę, że Wisła przyjechała z wielkim respektem tutaj na Cichą. Ostatnie mecze i nasze miejsce w tabeli pokazuje, że nie jesteśmy słabą drużyną i nie jesteśmy w przypadku tak wysoko. Przegraliśmy to spotkanie, przegraliśmy zasłużenie. Na pewno dla mnie zastanawiające jest to, że w jaki sposób w defensywie popełnialiśmy błędy. Tutaj musimy pracować, tutaj musimy pewne rzeczy zmienić. Fajnie było zawsze, jak się wygrywa, ale z porażką trzeba umieć żyć. I to jest nieustanne u trenera zawsze, żeby wyciągnąć wnioski. Ruch podkreślił to, że cały sezon gra dobrze, że jest w formie. No, na pewno jesteśmy zadowoleni z wyniku. No bo wygraliśmy bądź nie bądź z mistrzem Polski, z drużyną, która ma swoje aspiracje, ma też dobrych zawodników. Myślę, że zagraliśmy taki solidny mecz, może bez fajerwerków, ale przeciwstawiliśmy Wiśle właśnie to, co mamy takiego najlepszego, czyli tą agresywną grę, konsekwencje w grze. Jesteśmy bardzo zadowoleni tu. Nie ma co ukrywać, że dopisujemy te 3 punkty i nasza sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo dobra. Parę dni wcześniej cieszyliśmy się na to, że w końcu Cicha zapełni się do ostatniego miejsca. Tak było i proszę mi uwierzyć, że naprawdę przy takiej publiczności gra się zupełnie inaczej niż to było wcześniej.